Jarosław Kulczycki, dobry wieczór. Zapraszam na Panoramę. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w areszcie rozpoczynają strajk głodowy. Określanie Wąsika i Kamińskiego mianem więźniów politycznych to przekłamanie, oświadczyła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Prezydent Andrzej Duda deklaruje, że nie spocznie, dopóki Mariusz Kamiński i jego współpracownicy nie będą wolnymi ludźmi. Konflikt wokół zatrzymania polityków PiS eskaluje. Przed aresztem śledczym na warszawskim Grochowie jest reporter Panoramy Bartłomiej Bublewicz. Witam cię, Bartku. Czy zza więziennych murów docierają jakieś informacje? Za więziennych murów być może nie docierają żadne bezpośrednie informacje, ale byli tutaj między innymi z wizytą w areszcie, z interwencją poselską posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jednak nie chcieli się podzielić szczegółami tego spotkania z dyrektorem aresztu śledczego. To, co możemy przekazać na pewno, to to, że panowie Wąsik i Kamiński czują się więźniami politycznymi i taką narrację też prowadzi cała Zjednoczona Prawica, że są to więźniowie polityczni. Z drugiej strony słyszymy, że to są przestępcy skazani prawomocnym wyrokiem 20 grudnia i w tym momencie przestali być parlamentarzystami, stracili mandaty poselskie. Te mandaty poselskie wygasły i w tym temacie także może być problem, bo okazuje się, że dualizm prawny, jaki obecnie mamy w Polsce, może spowodować, że do końca kadencji będziemy mieli 459, a nie 460 posłów. Panowie Wąsik i Kamiński w areszcie śledczym spędzą do 14 dni. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński w areszcie. Policja w porozumieniu ze Służbą Ochrony Państwa weszła do Pałacu Prezydenckiego i zatrzymała byłych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Kilka godzin wcześniej Wąsika i Kamińskiego zaprosił sam prezydent. Spekulowano, że zostaną w pałacu do czwartku, do planowanej demonstracji przed Sejmem. Miał to być swego rodzaju azyl, bo obaj panowie wiedzieli już o wydanym nakazie aresztowania. Około godziny 19 prezydent wyjechał na spotkanie do Belwederu. Przed godziną 20 policja poinformowała już o zatrzymaniu byłych posłów pod nieobecność prezydenta. Wąsik i Kamiński zostali przewiezieni na komisariat policji przy ulicy Grenadierów, następnie przetransportowani do aresztu śledczego Warszawa Grochów. Od razu po zatrzymaniu zaczęły się protesty. Najpierw przed Pałacem Prezydenckim, później przed komisariatem. Na miejsce przyjechali też najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jest, jeszcze raz powtarzam, no niebywałym wręcz skandalem, że ci dwaj ludzie siedzą dzisiaj w więzieniu. Ludzie, którzy doprowadzili do tego, którzy w tym wszystkim biorą udział, poniosą tego bardzo daleko idące konsekwencje. To, że polityk jest w więzieniu, nie znaczy, że jest więźniem politycznym. Zarówno politycy, jak i prawnicy mówią o kryzysie konstytucyjnym. 20 grudnia uprawomocnił się wyrok skazujący Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego na 2 lata więzienia za przekroczenie uprawnień w tak zwanej aferze gruntowej. Stałem i stoję na stanowisku, że panowie ministrowie i ich współpracownicy zostali przez prezydenta Rzeczypospolitej ułaskawieni w 2015 roku całkowicie zgodnie z konstytucją. Skandalem jest to, co się dzieje aktualnie w Polsce, jak koalicja 13 grudnia, koalicja zemsty i chaosu postępuje. To są działania niezgodne z prawem. Przede wszystkim to jest uwłaczające polskiej demokracji. Innego zdania jest wielu prawników i koalicja rządząca. Pan prezydent niestety nie buduje pozycji respektu wobec swojego urzędu. Ta kompromitacja ze schronieniem dla przestępców, ta konieczność interwencji policyjnej w pałacu, to wszystko źle świadczy o prezydencie. Dziś Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego zdecydowała o odrzuceniu odwołania Mariusza Kamińskiego w sprawie stwierdzenia wygaszenia mandatu poselskiego. Wcześniej Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego wydała zupełnie odwrotne orzeczenie na korzyść Wąsika i Kamińskiego. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie ma statusu niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy, a zatem jej wypowiedzi nie są aktami stosowania prawa w rozumieniu artykułu 45 ust. 1 Konstytucji RP. Mamy w Polsce de facto dualizm prawny. Dwie izby, dwa przeciwstawne orzeczenia. Jest tylko jeden na rozwiązanie tego problemu. Politycy zepsuli
i politycy w poczuciu troski o Polskę mogą to zmienić. Prawnicy już nie rozwiążą tego sporu. Żadne orzeczenie, które zostanie wydane, zawsze spotka się z kontrorzeczeniem. Ze względu na kryzys konstytucyjny i temperaturę sporu politycznego, marszałek Sejmu przesunął planowane na dziś posiedzenie Sejmu. Parlament wróci do pracy dopiero w przyszłym tygodniu. Bartłomiej Bublewicz, Panorama. A za co wiceprezes PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafili do więzienia? Afera gruntowa, jak mówił w 2007 roku minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, miała być gwoździem do politycznej trumny Andrzeja Lepera. Kamiński był wtedy szefem CBA, a Wąsik jego zastępcą. Akcja o kryptonimie Odra zakładała przeprowadzenie prowokacji i wręczenie łapówki za odrolnienie działki na Mazurach. Sęk w tym, że prowokacje przeprowadzono bez podstaw prawnych, a przy okazji fałszowano dokumenty w Ministerstwie Rolnictwa i samorządzie. Mateusz Dolatowski. By zrozumieć, dlaczego Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wczoraj trafili tu, trzeba się cofnąć w czasie. Rozpoczęli odbywanie kary? Rozmawiamy z prawnikiem i politologami, by krok po kroku przypomnieć to, czego dotyczyła tak zwana afera gruntowa. Jakiś komentarz? Sprawą żyła cała Polska. 2007 rok. To wtedy funkcjonariusze CBA, podając się za biznesmenów, proponowali łapówki za odrolnienie gruntów na Mazurach. Część łapówki miała trafić do Andrzeja Lepera, wtedy ministra rolnictwa. Prowokacja nie wyszła. Nie mogę wykluczyć, że pan Andrzej Leper uczestniczył w działalności o przestępczym charakterze. Lider samoobrony łapówki nie przyjął, ale stracił stanowisko w rządzie. Skutek? Przyspieszone wybory. Służby specjalne chciały tak skompromitować, jak się okazało, koalicjantów, przede wszystkim samoobrony Andrzeja Lepera. Przekroczyli niejasno sformułowaną granicę legalności, ale przekroczyli ją działając w przekonaniu, że działają w słusznej sprawie. I to za to w 2015 roku Wąsik i Kamiński zostali skazani przez sąd pierwszej instancji na 3 lata więzienia. Oskarżonego Mariusza Kamińskiego uznaje za winnego. Ale tu do gry wszedł prezydent. Andrzej Duda nie czekał na apelację, nie czekał na uprawomocnienie się wyroków Wąsika i Kamińskiego. Ułaskawił ich. Postanowiłem w swoisty sposób uwolnić po prostu wymiar sprawiedliwości od tej sprawy. Wcześniejsze ułaskawienie? To zostało ono ocenione jako przedwczesne, jako odnoszące się do wyroku, który był nieprawomocny. Sporem, czy prezydent może ułaskawić kogoś bez prawomocnego wyroku, zajęły się Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Ten pierwszy stwierdził, że prezydent mógł to zrobić. Sąd Najwyższy przeciwnie. I stąd sprawa trafiła do Sądu Okręgowego. Wyrok, już prawomocny, to 2 lata więzienia. A tak Mariusz Kamiński mówił jeszcze przed zatrzymaniem. Jeżeli trafimy do więzienia, będziemy więźniami politycznymi. Mówienie o dwóch panach, którzy zostali prawomocnie skazani w demokratycznym państwie jako o więźniach politycznych, jest po prostu niepoważne. Zdaniem profesora Gutowskiego, prezydent Andrzej Duda może ułaskawić teraz już prawomocnie skazanych. Zwyciężymy! Mateusz Dolatowski, Panorama. Prezydent Andrzej Duda zwróci się do głów państw i szefów instytucji międzynarodowych z pismem informującym, że mamy w Polsce do czynienia z łamaniem prawa i konstytucji przez władzę wykonawczą, zapowiedziała szefowa Kancelarii Prezydenta. A my sprawdzamy, jakie zainteresowanie za granicą budzi sprawa Kamińskiego i Wąsika. Brytyjskie media zwracają uwagę, że do zatrzymania przez policję doszło w Pałacu Prezydenckim, a źródłem eskalacji konfliktu pomiędzy nową a starą władzą jest m.in. chaos wynikający z reform wymiaru sprawiedliwości. Polski prezydent najwyraźniej spędził wtorkowy wieczór w towarzystwie dwóch przestępców. Gdybym sobie wyobraziła, że prezydent Walter Steinmeier zaprasza osoby, które są poszukiwane przez policję, to jest to sytuacja niemożliwa w Niemczech. To nie mogłoby się w ogóle wydarzyć. Reakcji unijnych władz w Brukseli na zatrzymanie dwóch polskich polityków właściwie nie ma. Unijni dyplomaci byli już wcześniej uprzedzeni, ostrzeżeni przez nowe polskie władze, że droga dochodzenia do praworządności, odzyskiwania rządów prawa w Polsce będzie wyboista. W jakimś sensie dla nas to nie jest specjalny szok we Francji. Nawet mam przykład byłego ministra spraw wewnętrznych francuskiego, który poszedł do więzienia. Zaostrzający się spór między nowym rządem Polski a głową państwa osiąga nowy poziom. Z pewnością przed nami jeszcze nie jedna odsłona tego konfliktu. A o czym jeszcze dziś w Panoramie?
Polsko-fiński nowy lek na dziedziczną ślepotę. Będziemy w stanie leczyć jednym lekiem zwyrodnienie barwnikowe siatkówki. Radykalna zmiana kulturowa. Korea Południowa zakazuje spożywania psiego mięsa. Jedzenie psiego mięsa jest dla mnie nonsensem. Polak, liderem rajdu Dakar. Jarosław Gowin przed Sejmową Komisją do Spraw Wyborów Kopertowych. To Jarosław Kaczyński nalegał na przeprowadzenie wyborów 10 maja 2020 roku, mówi był wicepremier w rządzie Zjednoczonej Prawicy. W drugim dniu przesłuchania powtórzył, że wywierano na niego naciski. Wybory się nie odbyły, ale kosztowały podatników 70 milionów złotych. Wszyscy eksperci przewidywali wtedy bardzo gwałtowny rozwój pandemii. W ocenie ówczesnego ministra Szumowskiego wybory 10 maja powinny być przełożone ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Tak, i pan tą opinię podtrzymał, ale pan premier Morawiecki i pan minister Szumowski zmienili. Kiedy był ten moment, kiedy tą decyzję zmienili? Premier Morawiecki zmienił swoje stanowisko po paru dniach i po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim, którą mi zrelacjonował. Natomiast pan minister Szumowski zmienił swoje stanowisko kilka tygodni później. Nie pamiętam szczegółów, pamiętam tylko sformułowanie pana premiera Morawieckiego, że Jarosław nalega na przeprowadzenie wyborów 10 maja. Zmarł Janusz Majewski. Był twórcą znanych filmów i seriali, takich jak Królowa Bona, Zazdrość i Medycyna, Zaklęte Rewiry, Cekada Zerterzy czy Lekcja Martwego Języka. Jego pierwszym pełnometrażowym filmem był Sublokator. Zawsze na planie panowała atmosfera niebywałej serdeczności i zaufania do reżysera i do aktorów. Bymański, niesłychanie miły. Serdeczny. Profesor Janusz Majewski był także pisarzem, scenarzystą, rektorem. Orzeł za osiągnięcia życia. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia. Orzeł za osiągnięcia życia. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Odszedł w wieku 92 lat. Zmiana kierownictwa, czy będzie zmiana filozofii? Będzie, deklaruje ministra klimatu i środowiska, a Witold Kos odbiera nominację na dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Resort już wstrzymał wycinkę w 10 miejscach w Polsce, między innymi wokół parków krajobrazowych, we fragmentach starodrzewów czy lasach wodochronnych i górskich. Marcin Dryszel. Lasy Trójmiejskie pod ochroną. Jak mówią mieszkańcy, te drzewa to nie tylko zielone płuca okolicy, ale też swoista gąbka chroniąca przed zalaniem. To jest najlepsza wiadomość, jaką mogliśmy usłyszeć od 10 lat. Szkoda tylko, że tak wiele drzew niestety padło pod toporem leśników. Ochroną przed wycinką zostały objęte tysiące drzew w 10 lokalizacjach. Ministerstwo wytypowało obszary cenne środowiskowo i społecznie, takie, wokół których było wiele protestów. Mamy do czynienia z drzewem, które pamięta królów polskich, po prostu. W związku z tym, dlaczego jego nie chronić? Ministerstwo Klimatu zapowiedziało nowy sposób myślenia o lasach. Nie możemy patrzeć na lasy w Polsce tylko i wyłącznie przez pryzmat ekonomii. Nowy jest też dyrektor Lasów Państwowych, który zapowiedział audyt we wszystkich dyrekcjach. Planowane są też zmiany w handlu surowcem, w tym ograniczenie eksportu do Azji. Żeby jak najwięcej drewna zostawało dla polskich przedsiębiorców. Sęk w tym, że zdaniem przedsiębiorców, którzy zmagają się z wysokimi kosztami produkcji, surowca i z utrzymaniem rentowności, decyzje o ograniczeniu wycinki podjęto zbyt szybko. Nikt nie przygotował się do tych decyzji, nie przeprowadził żadnych analiz eksperckich, jakie są tego konsekwencje, jakie będą tego skutki społeczne. My mówimy tutaj o tym, że te decyzje w sposób bezpośredni wpłynęły na około 20 tysięcy etatów. W przetwórstwie drewna i produkcji mebli jesteśmy w ścisłej światowej czołówce.
Jednak ostatni rok, po wyjątkowo udanym 2022, był bardzo trudny dla branży. Spadek konsumpcji, wysoka inflacja, zmniejszenie aktywności na rynku mieszkaniowym, czyli po stronie popytowej duże tąpnięcie, plus ta wysoka presja po stronie kosztów. I to wszystko się przełożyło na obniżenie rentowności. Jednak według grudniowej analizy PKO BP branża w tym roku powinna wrócić na ścieżkę umiarkowanego wzrostu. Marcin Dryszel, Panorama. U naszych zachodnich sąsiadów trwa trzydniowy strajk kolejarzy. Od rana na tory w Niemczech wyjechał co piąty pociąg dalekobieżny. Strajk sparaliżował także ruch regionalny i część międzynarodowego. To już trzeci strajk niemieckich maszynistów w sporze z największym krajowym przewoźnikiem, Deutsche Bahn. Tym razem do protestu dołączyli kolejarze ze spółki Transdev, obsługującej część połączeń regionalnych. Związkowcy walczą m.in. o skrócenie czasu pracy dla osób zatrudnionych w systemie zmianowym z 38 do 35 godzin tygodniowo. Przedstawiliśmy kolejarzom wstępną ofertę. Jesteśmy otwarci na rozmowę, ale związek zawodowy odrzucił naszą propozycję. W tej ofercie można przeczytać, że czas pracy zostanie skrócony do 35 godzin tygodniowo, ale z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzeń. Nie o to walczymy. Domagamy się skrócenia czasu pracy z wyrównaniem wynagrodzeń. Od trzech dni protestują także niemieccy rolnicy przeciwko planowanym cięciom dotacji. Niemiecki rząd planuje zniesienie ulg podatkowych na rolniczy olej napędowy. Zwieńczeniem protestów będzie manifestacja w Berlinie, zaplanowana na poniedziałek. Luźne śruby i wadliwie działający rygiel był prawdopodobną przyczyną wypadnięcia drzwi podczas lotu Alaska Airlines. Eksperci poddają wątpliwość kontrolę jakości nie tylko samolotów Boeing 737 MAX 9, ale i innych modeli 737 oraz niektórych 777. Popełniliśmy błąd, deklaruje prezes Boeinga Anna Waśkiewicz. Piloci posiadają checklisty, według których dokonują poszczególnych faz przygotowania do lotu. Samoloty przechodzą kontrolę regularnie i w bardzo rygorystyczny sposób. Najważniejsze są podstawowe systemy zapewniające bezpieczeństwo lotu, czyli systemy sterowania, systemy utrzymania warunków właśnie jak ciśnienie, łączność radiowa z wieżą. Wszystkie samoloty, w tym oczywiście Boeingi 737 MAX 8, którymi latają polscy przewoźnicy, co 48 godzin przechodzą tak zwany techniczny przegląd liniowy oraz kontrole okresowe. Tych poziomów weryfikacji w żadnym innym typie transportu nie ma tak z systemu, który byłby wielokrotnie weryfikowany. Maszyna, w której wykryto usterkę, nie poleci. Dlatego lotnictwo jest najbezpieczniejszym środkiem transportu. Według danych Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych na 32 miliony lotów zdarza się 5 wypadków śmiertelnych. Boeing od pewnego czasu ma problemy z jakością samolotów. Jest to związane z, powiedzmy, napiętą sytuacją finansową i dużą konkurencją na rynku. Wcześniej Boeing słynął z jakości, ale od 5 lat firma ma problemy z kontrolą bezpieczeństwa. Kapitan i pierwszy oficer opisali, że usłyszeli huk, a potem poczuli zmianę ciśnienia w uszach. W tym samym czasie wyleciała zaślepka drzwi. Na wysokości 4800 metrów poluzowane śruby są śmiertelnym zagrożeniem. Trzeba sprawdzić, co się dzieje. Czy to jest wina na etapie projektowania konstrukcji, czy po prostu ktoś coś przeoczył i dlatego te drzwi wypadły. Śledztwo trwa, a sensacją w internecie stały się znalezione telefony pasażerów, które wyleciały z uszkodzonego samolotu i nadal działają. Wszystkie Boeingi 737 MAX 9 na całym świecie są uziemione. Anna Waśkiewicz, Panorama. A teraz sukces. Lekarzy ze Śląska wspólnie z fińskimi naukowcami opracowali metodę leczenia zwyrodnienia barwnikowego siatkówki. Będzie on skuteczny bez względu na to, jaki gen jest uszkodzony u pacjenta. To przełomowe odkrycie daje szansę na leczenie osób, którym dotąd groziła całkowita utrata wzroku. Joanna Bukowska-Kasprzak. 6-letnia Laura cierpi na zespół Ashera typu pierwszego. To stopniowa utrata słuchu i wzroku. Dziewczynka ma zdiagnozowane zwyrodnienie barwnikowe siatkówki. Nie wyobrażam sobie tego, jak mówi, że
są gwiazdy na niebie, że motylki latają, że są piękne, bo teraz to widzi, a za chwilę przestanie to widzieć i nie wiem, jak jej będę miała to wytłumaczyć. A gdzie zęba zgubiłaś? Dzięki pracy m.in. zespołu dr Adriana Smendowskiego ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jest szansa, że powstanie lek, który zatrzyma postęp choroby. Naukowcy ze Śląska pracowali nad tym projektem razem z kolegami z Uniwersytetu w Helsinkach. Jesteśmy w stanie zaproponować pacjentom lek, który będzie uniwersalny, czy bardziej uniwersalny dla większej grupy, czyli będziemy w stanie leczyć jednym lekiem zwyrodnienie barwnikowe siatkówki. To przełom, bo nie tylko zwiększy się dostęp do nowej terapii, ale też zmniejszą się koszty leczenia. Obecnie wykorzystywana terapia genowa jest bardzo droga i nie zawsze jest skuteczna. Prawdopodobnie mniej więcej 9-10 różnych terapii będzie wystarczające do tego, żeby leczyć tą całą różnorodność pacjentów, którzy mają zupełnie różne mutacje na poziomie genetycznym. Dla zwyrodnienia barwnikowego siatkówki najbardziej charakterystyczne są problemy z widzeniem o zmierzchu i przy słabym oświetleniu. Ta dziedziczna choroba dotyka około 2,5 miliona ludzi na świecie i około 10 tysięcy pacjentów w Polsce. Cierpi na nią m.in. Stanisław Knabe i jego córka. Chciałbym doszedć do czasu, gdzie moja córka wyjdzie za mąż, a ja też będę na tym ślubie i będę ją po prostu widział, zarówno ja, jak i ona. Na szybką dostępność leku liczy też mama Laury. Ma problem ze wzrokiem, ale bardzo lubi rysować, więc mamy nadzieję, że jak najdłużej będzie mogła rysować. W pracy przy projekcie wykorzystano sztuczną inteligencję. To właśnie dzięki tej technologii udało się przeanalizować gigantyczną liczbę mutacji w krótkim czasie i stworzyć uniwersalną propozycję leczenia. I rewolucja w Korei Południowej, czyli przełom kulinarno-etyczny. Koreański parlament przyjął ustawę zakazującą hodowli psów na ubój oraz dystrybucji i sprzedaży ich mięsa. Trzeba będzie na nowo pisać książki kucharskie. Paweł Dąbek. W Seulu niesamowita radość, nie tylko wśród animalców, po tym jak przez Zgromadzenie Narodowe przeszła ustawa mająca zakończyć psi koszmar. To bardzo wzruszający moment. Od lat walczymy o położenie kresu konsumpcji psiego mięsa w Korei Południowej. Teraz będziemy współpracować z rządem, aby uratowanym psom odnaleźć nowe domy. Wychowuję dziecko i psa, którego traktuję jak rodzinę. Jedzenie psiego mięsa jest dla mnie nonsensem i nie powinno mieć nigdy więcej miejsca. Z tą zanikającą, kilkusetletnią koreańską tradycją nie ma nic wspólnego ponad 90% społeczeństwa. Ta tradycja dla ludzi z mojego pokolenia jest nieetyczna. Jedzenie psiego mięsa w Korei Południowej możemy porównać do jedzenia czarnej polewki w Polsce. Ja osobiście nie znam nikogo w Polsce, kto jadłby czarną polewkę. I podobnie jest z psim mięsem w Korei Południowej. Koreańskie Ministerstwo Rolnictwa szacuje, że w ponad 1000 hodowli psów jest niemal 600 tysięcy czworonogów przeznaczonych do konsumpcji. Dania z ich mięsa w menu ma ponad 1500 restauracji. Jadłem mięso z psa głównie przed piciem alkoholu i nie miałem kaca. Teraz za ubój psa będą grozić 3 lata więzienia lub 30 milionów wonów grzywny, czyli równowartość 90 tysięcy złotych. Hodowcy na przebranżowienie się dostaną dotacje. Myślimy o zamianie menu na wieprzowe. Śladem Koreańczyków może pójdą inni Azjaci, którzy na całym kontynencie zjadają rocznie 30 milionów psów. Ostatnio w Indonezji policja uratowała niemal 230 czworonogów jadących na rzeź. Za 3 lata po okresie przejściowym okaże się, czy kontrowersyjni koreańscy smakosze przyzwyczaili się, że pies to najlepszy, nie obiad, ale przyjaciel człowieka. Paweł Dąbek, Panorama. No szkoda, że psy muszą czekać jeszcze 3 lata. I sport teraz z Panoramie. W ubiegłym roku zwycięstwo wyszarpał na ostatnim etapie rajdu Dakar w kategorii małych pojazdów terenowych. Teraz też nie ma sobie równych. Eryk Goczał zmierza po kolejny triumf w jednym z najbardziej prestiżowych wyścigów samochodowych na świecie. Wojciech Heron. 19-letni Eryk Goczał jest liderem klasyfikacji generalnej rajdu Dakar w klasie Challenger. Piąty etap zakończył na 3. miejscu, ale zachował prowadzenie w wyścigu. Polak ma już w dorobku zwycięstwa w 3 etapach oraz prologu. W Niemczech wystartowały Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Na parkiecie nie zabraknie biało-czerwonych. Jest! Padła piłka! Podopieczni Marcina Lijewskiego w fazie grupowej zmierzą się z Norwegią, Słowenią i Wyspami Owczymi. Tomasz Turnbichler ogłosił kadrę na polski tur w skokach narciarskich. Na skoczniach w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem powalczą m.in. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Maciej Kot. Wojciech Heron, Panorama.
A w panoramie na koniec o pogodzie. Wyż odsuwa się na zachód, ustępując miejsca niżom i frontom atmosferycznym. Jutro chmury będą stopniowo obejmowały coraz większy obszar kraju. Do wieczora dotrą do regionów południowych. Miejscami będzie padał słaby śnieg. Na północnym wschodzie możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni na południu do 2-3 na plusie na północy. Silniejszy wiatr nad morzem i w górach. Czyli nie ucieszą się ci, dla których im zimniej, tym lepiej. Od jutra mróz lekko odpuści. Alicja Pawlikowska. Zimno, zimno super. Bardzo lubię, bardzo lubię. Jeżdżę z babcią często na nartach biegowych. Jak się śnieg nie lepi, to bardzo fajnie pobiegać. Lubią zimę i z niej korzystają. Czasem tylko spacerują lub idą jeszcze dalej. I to dużo. Pan Roman Wieczorkiewicz w lesie śpi. I doświadczeniami dzieli się z internautami. Dobry śpiwór i dobra izolacja od podłoża. To jest klucz. Kiedy tylko pojawia się większy śnieg lub mróz, zazwyczaj wyruszamy wtedy do lasu. Najniższa temperatura, jak słyszałem, była chyba minus 25 stopni. Inaczej w przypadku osób na nocowanie pod gołym niebem skazanych. Zimą mogą liczyć tylko na fundacje i schroniska. Nikt nie zostanie bez pomocy. Każda osoba, która przebywa w przestrzeni, w mieście, staramy się do niej dotrzeć. Ludzie o dobrych sercach to zimą jedyny ratunek. Również dla zwierząt. W polskich schroniskach na adopcję czeka ich ponad 100 tysięcy. Ale nawet odwiedziny czy spacer to już dużo. A teraz spacerując można pomóc im zarabiać. Wystarczy aplikacja Save Animals. Grupa wolontariuszy musi uzbierać wspólnie 5 milionów kroków. To jakby ludzi nic nie kosztuje. Fundacja Ziemia Obiecana zebrane środki przeznaczy na leczenie i badania. Na to idzie najwięcej po prostu pieniędzy, których obecnie mamy bardzo mało. Mieszkańcy Chorzowa już pokazali, że można. Misję na rzecz miejskiego schroniska ukończyli w 3 dni. Alicja Pawlikowska, Panorama. To było pierwsze wydanie Panoramy w zmienionej odsłonie i nieco zmienionej obsadzie. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami. Tymczasem kłaniam się nisko. Dobranoc.